Podcast Twoje Pierwsze Mieszkanie, odcinek 14. Miejsca i częstszych błędów przy projekcie kuchni, część trzecia. Cześć, tu Filip i Róża. Jesteśmy małżeństwem projektantów mebli i wnętrz i całą naszą wiedzą dzielimy się na blogu oraz w tym podcaście, by pomóc Ci mądrze wyremontować i stylowo urządzić Twoje pierwsze mieszkanie. Tak, pracujemy nad tym, żeby wprowadzić dla Was takie przewinczołówkę. Jak na Netflixie, ale to jeszcze chwila. Tymczasem zapraszamy Was do 14 odcinku podcastu, w którym po raz kolejny zmierzymy się z najczęstszymi błędami przy projekcie kuchni. I po raz kolejny zderzymy się ze ścianą powtarzanych kłamstw, przyzwyczajeń i mitów. Dlatego zapnijcie pasy w pojęcie zwanym ergonomia i funkcjonalność i zaczynamy. Punkt pierwszy: zmywarka po niewłaściwej stronie. I już więcej sobie myślicie, jak to po złej stronie może być zmywarka. A no, może być. Jeżeli chodzi o zasady ergonomii, to one jasno stawiają, że zmywarka dla osób praworęcznych powinna być po lewej stronie zlewu, a dla osób leworęcznych po prawej stronie od zlewu. I tyle. I pewnie teraz biegniecie do kuchni, żeby sprawdzić, po której stronie macie zmywarkę. Jeśli okaże się, że po niewłaściwej, no to pierwsza myśl mi tak wygodnie. Otóż nie. Po prostu nie znacie możliwości posiadania tej zmywarki z drugiej, prawidłowej strony. Dobra, teoria za nami, a teraz wytłumaczmy w ogóle skąd to się wzięło i dlaczego to jest ta lepsza i gorsza strona. Żeby sobie to uzmysłowić, najpierw przeprowadźmy taki mały eksperyment myślowy. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że trzymacie talerz i gąbkę do mycia. Ok, a teraz powiedzcie, w której ręce trzymacie ten talerz, a w której gąbkę. Osoby praworęczne będą trzymały talerz w lewej ręce. Więc żeby go gdzieś odłożyć, no wygodniej będzie im na lewą stronę, a i na prawą, czyli jakby na krzyż. I właśnie jakby od tego widziała się ta cała zasada. W przypadku zmywarki w szczególności ważny jest moment, kiedy na przykład pozbywamy się resztek jedzenia z talerza. W tym momencie trzymamy talerz lewą ręką i prawą ręką, trzymając na przykład sztucce, wyrzucamy te resztki do kosza i znowu odkładamy talerz na lewą stronę. Więc jak widzicie ta pozycja zmywarki rzeczywiście jest istotna. Więc jeśli nie chcecie tańczyć z talerzami, gąbkami i resztkami jedzenia przy swoim zlewie w swojej kuchni, to zdecydujcie się na zmywarkę po właściwej dla siebie stronie. Po drugie, okap na złej wysokości. To jest taki połowiczny błąd, ponieważ większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że w przypadku płyt elektrycznych okap powinien być na wysokości minimum 55 cm, a w przypadku płyt gazowych minimum 65 cm. Natomiast większość osób tak egzekwuje tę zasadę, że po prostu wiesz na tym minimum okap lub szafki wiszące z okapem, i w tym momencie to jest odrobinę błąd. A może tyle błąd, co pewien problem. Problem jest w tym, że potem będziemy przywalać czołem, za każdym razem mieszając ten sos pomidorowy na płycie. Więc, żeby sąsiedzi nie pytali Cię, czy mąż Cię bije, to po prostu powieść sobie ten okap trochę wyżej i zrezygnuj z tego dążenia do doskonałości idealnej symetrii okapu z szafkami wiszącymi, bo najzwyczajniej w świecie będziesz tego żałować. Głową. Dlatego pamiętajcie, że prawidłowa wysokość jest pomiędzy 55 lub 65, a 75 cm. Także mamy tu pewien zapas, żeby ten okno tak powiesić, aby w niego po prostu głową nie przepasolić. Punkt trzeci. Drogi materiał tylko z nazwy. Z poszukiwania najlepszej oferty cenowej w przypadku zakupu kuchni jest pewien duży problem, ponieważ meble kuchenne no, nie są takim elementem jakby gotowe. Jeżeli przykład szukamy najlepszej ceny dla danego telewizora albo telefonu, to po prostu możemy no, szukać sklepu, gdzie kupimy go najtaniej, ponieważ to będzie dokładnie ten sam produkt. Natomiast w przypadku mebli kuchennych no, sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Więc jeżeli coś się nazywa płyta lakierowana albo nad fronty szklane, to jednak ta cena będzie bardzo wpływała na jakość. Po prostu chodzi o to, że nie ma jednego sposobu lakierowania, jednego rodzaju lakieru, jednego sposobu skręcania. A przede wszystkim no nie kierujmy się tylko tym, że chcemy mieć, tak powiem, no Niby ten bardziej prestiżowy materiał, ale w najtańszej wersji. To Trochę tak jakbyśmy chcieli kupić Ferrari, ale jednak, no nie wiem, klepane gdzieś w garażu. Tak się po prostu nie da no i w tym momencie bardzo ucierpimy, bo te meble, kuchenne nie będą bo naszych oczekiwań. Albo za chwilę będziemy narzekać na grupach wnętrzarskich, że mam fronty lakierowane w połysku, one są do bani, ponieważ no wszystko z nimi jest nie tak i w ogóle są nierówno źle polakierowane, no i tak pewnie jest z każdym frontem. No nie, tak jest z tymi właśnie tańszymi wersjami, które są lakierowane po prostu gdzieś tam chałupniczo. Jeśli ty chcesz się pochwalić, Asi, Kasi Basi na tej herbacie, czy przywindzie, że ty masz fronty lakierowane albo co o zgrozo, szklane, tylko że takie robione z dupy w garażu, no to spoko, to spiru Ale jeśli zależy ci na tym, żeby twój materiał był odporny, praktyczny i funkcjonalny, to dopasuj go do swojego budżetu, potrzeb i możliwości. Jednak ten błąd czasami ma też inną genezę. To czasami nie jest tak, że no, my chcemy się pochwalić, tylko na przykład wykonujemy projekt naszej kuchni u może mniej doświadczonych architektów, albo u osób, które no, w zasadzie są jakimiś tam domorosłymi projektantami. Takie osoby bardzo często w swoich projektach po prostu umieszczają bardzo drogie materiały, jakby pokazując, co to oni nie potrafią zrobić, tak? Czyli mówią zrobimy pani wielkie szklane fronty, zrobimy to i tamto, wcale nie pytając was o budżet. No i tu macie rzeczywiście, coś taki projekt, no i szukacie wykonawcy. Jest normalne, że porównujecie ceny, natomiast okazało się, że możecie mieć kuchnię za 15 tysięcy ale Fronty sklejone zaczynają się od 30, no i zong, co teraz zrobić? Zaczynamy myśleć, kombinować, więc nie ze swojej winy. Możemy popaść takie problemy przez niedoświadczonych projektantów wnętrz. Tak jak chwili powiedział, ja to w ogóle uważam, że tacy niedoświadczeni projektanci, którzy po prostu wciskają i szerzą takie kity, że no to lakier albo to szkło, w ogóle nie myśląc o waszych potrzebach, preferencjach i możliwościach, to powinni na każdą gwiazdkę dostawać rózgę. <noise> Dokładnie tak. Rzeczywiście niedoświadczeni projektanci wnętrznych trochę boją się pytać o wasze budżety, oni no, bo nie są koszt... Turystykami, jednak no, uważam, że dobry projektant no, zawsze ma na uwadze budżet swojego inwestora no, i po prostu nie robi jakichś rozwiązań, które są no, nieosiągalne poza budżetem. Kończąc, to jeśli spotykaliście takiego projektanta, to go do mnie przyślijcie. Ja sobie już zrobię z nim porządek. Natomiast wy miejcie w tym wszystkim zdrowy rozsądek i nie dajcie się porwać wizji, kłamstwom idealnego materiału. Punkt czwarty. Zlew dużo większy niż potrzebujesz. No i to jest mój ulubiony punkt, słuchajcie. Ten punkt wywołał największe wzburzenie pod wpisem, największą ilość komentarzy, że jak to, jedna komora, jak to, dlaczego nie dwie, że tam kąpiemy, dziecko, babcie, nie, stopy, nie, wszystko. Oczywiście, babcie być może, nie, ale tak, no, jeżeli chodzi w ogóle o, o ten punkt. No chodzi o to, że mamy zmywarkę w kuchni, to tak naprawdę nie potrzebujemy mieć bardzo dużego zlewu, nie potrzebujemy też mieć wielkiego ociekacza, ponieważ no te wszystkie sprawy naczyniowe, Powinna załatwiać za nas zmywarka. Natomiast te przedmioty większe, jak jakiś garnek, patelnia, no znowu nie muszą jakoś schnąć pół godziny, tylko możemy po prostu je przetrzeć szmatką i schować do szuflady. I tutaj dla osób, które wcześniej nie miały zmywarki lub miały zmywarkę mniejszą, widzimy bardzo często, że nie dostrzegają tej możliwości, że ta zmywarka naprawdę, tak jak w chwili powiedział, załatwi za nich wszystkie sprawy, takie, że nie będzie nic tam nam ociekać. Że bardzo szybko przyzwyczajemy się do tego, że ten jeden kubek, który teoretycznie Szkoda włożyć do zmywarki, tylko chcemy go sobie umyć, nie będziemy go myli, bo jakby ten komfort posiadania zmywarki bardzo szybko nas rozlenili. I podobnie jak powiedziała róża. Nawet jak mamy ten jeden kubeczek i go umyjemy, to znowu naprawdę warto jest inwestować w półmetrowy ociekacz, żeby ten jeden kubeczek postawić i sobie o wysech. No trochę, prawda, bez sensu. Tu może jeszcze podeprę się słowami naszej czytelniczki Ani. Ania, pozdrawiamy Cię. Teraz wspomniała, że, no, przyszłej kuchni planuje właśnie zlew bez ociekacza. Bo jak nie będzie ociekacza, to, to nie będzie gromadziła tam ganków inaczej. No i to jest właśnie takie mądre podejście. Nie ma go, raz do tego się przyzwyczajamy. No i fajnie. Nic nam tam nie zalega tym ociekaczu, bo go po prostu nie ma, więc no, rozwiązuje problem zawczasu. Punkt piąty. Kupujesz AGD tylko po marce. I to jest, słuchajcie, punkt, który jest bardzo podobny do tego, że wybieramy materiały po nazwie. Kierujesz się mitami, poglądami, powszechnie Powtarzanymi kłamstwami. A w końcu, to właśnie rolą speców od marketingu jest wymówienie ci, co jest dobre, a co jest złe. Więc jeżeli uważamy, że jakaś marka jest niezawodna, bo, bo coś tam, no w chwili obecnej naprawdę ma mało wspólnego z rzeczywistością. To no trochę tak samo jak z samochodami, że uznajemy jakieś marki samochodu za bardziej prestiżowe lub mniej. Natomiast, no każdy samochód jeździ i tak samo jest z sprzętem AGT. Każdy będzie spełniał swoje funkcje i jasne, są różnice, ale też nie przesadzajmy, nie generalizujmy. Nie zdajmy się wodzić kolesiowie od marketingu za nos. Kupujmy sprzęty, które nam odpowiadają, a nie... Takie, których marka widnieje na billboardach albo widzimy ją w reklamach. Dokładnie tak. Jak Usa powiedziała, no szukajmy sprzętu pod nasze potrzeby, a nie róbmy tego jak, no trochę się z tego śmieje, nie kupujmy samochodu premium, który ma 15 lat, ale wiecie, marka premium, tak? Natomiast kupić nowy samochód, ale o, ta marka nie jest taka prestiżowa. No to przecież kompletna bzdura. Lepiej mieć fajne urządzenie, dopasowane do naszych potrzeb, niż właściwie, no coś, co nie ma niczego, no ale mamy tą markę, no i, no i co, no i nic. Dla mnie niektóre marki to takie wydmuszki. Jakby cały czas jadą na tym, że po prostu są takie super i cool, a w środku po prostu nic. Uwaga! Uważajcie na to i jak zawsze niech decyduje zdrowy rozsądek, a nie reklamy. To była już trzecia lista błędów, które popełniamy w kuchni. Oczywiście jak zawsze powtarzamy: błąd nie zawsze jest błędny. Okej. Okay. Czas teraz na małe rozgrzeszenie. To znaczy, są wnętrza, których układ, których przyłącza jakieś aspekty techniczne, nie pozwalają nam na zrobienie czy wprowadzenie rozwiązań, które są teoretycznie poprawne. Jest też wiele preferencji, bardzo indywidualnych, które ukierunkowują w nas zrobienie tego całkowicie odwrotnie niż należałoby. I wtedy nie ma w tym nic złego, że tą zmywarkę jako osoba praworęczna masz po prawej stronie albo masz dwie komory do przyjmowania gości. Chodzi tutaj o to, że błąd występuje wtedy, kiedy albo nie zastanowimy się nad tym aspektem i po prostu zrobimy to przypadkowo, albo kiedy mamy możliwość zrobienia tego poprawnie, a zrobimy najgorzej jak się da. Róża to bardzo fajnie podsumowała. No tu chodzi o pewną naszą świadomość tego, co robimy. Czy właśnie tą zmywarkę umieszczamy po prawej czy lewej stronie, jak już wspomniała, też od kwestii instalacji, kierunku pracy w naszej kuchni, samego pomieszczenia. No, no warto mieć to na uwadze i po prostu sprawdzić, jak nam będzie wygodnie, czy warto no iść w tym kierunku, przeprojektować swoje wnętrze pod Zmywarkę, czy może jakieś inne rozwiązanie będzie również fajne i skuteczne. Ten zlew jest takim tematem też również no, bardzo błądym wiele kontrowersji, ponieważ no, jakby nie było, ja uważam, że przy małych kuchniach, w szczególności naprawdę szkoda tracić miejsca na blacie, na ten ociekacz, ale znów to jest moja opinia, tłumaczę wam dlaczego tak uważam i możecie sobie się nie zgadzać, możecie mieć własne preferencje i to jest super, tak? że Wy to przemyśleliście, po prostu Wy wiecie, jak wam jest wygodniej. To jest to tak najbardziej w porządku. Więc jeśli masz w swojej kuchni trochę inaczej niż my powiedzieliśmy w tej liście, natomiast jest to twoja przemyślana decyzja, to chcę Ci powiedzieć, że to nie jest błąd, że ty zrobiłaś to dobrze, że to jest dla Ciebie poprawne. A jeśli się wahacie, to sprawdźcie, a jeśli nie jesteście pewni, to w każdą środę możecie nas zapytać bezpłatnie na Facebooku pod postem zapytaj mnie w środę o Wasz dylemat i rozterki związane z Waszym wnętrzem. A jeśli potrzebujecie bardziej dokładnie omówić Wasz projekt, to mamy też ofertę konsultacji online, dzięki czemu możemy dokładnie przebadać Wasz projekt kuchni czy innego wnętrza i Wam już tak konkretnie indywidualnie podpowiedzieć. A tymczasem życzymy Wam pięknych, ergonomicznych i funkcjonalnych kuchni, braku siniaków po zbyt Nisko zawieszonym okapie i pięknym i stalowym AGD ban do Waszych potrzeb. Dzięki za dziś. Mówi dla Was Filip. i róża. Do usłyszenia!